Druga opolskiego finału Pucharu Polski. Jesteśmy po meczu z Partii Paczków z Polonią Głubczyca, a ze mną trener przyjezdny pan Wojciech Lasota. Dzień dobry. Trenerze, wygrywacie 5-0 i to jest chyba najlepsze przełamanie przed następnymi meczami ligowymi. No tak, przede wszystkim chłopcy potrzebowali tej radości z wygranego meczu, strzelono na kilka bramek. Wiadomo, że ten skład dzisiaj też był taki bardzo eksperymentalny. Zagrali zawodnicy ci, którzy do tej pory w lidze mieli mniej tych minut, ale dało to też duże pole manewru. Niektórzy pokazali, że są przydatni w zespole i na pewno będę z nich korzystał. W pana zespole jest obecnie kilku zawodników kontuzjowanych. Jak bardzo to panu utrudni konstruowanie składu na mecze ligowe? Tak, trójka zawodników jest kontuzjowanych. No właściwie patrząc na mecze, które rozegraliśmy, nie miało to może jakiegoś tam ogromnego wpływu, ale na pewno też dawałoby większy bodziec do rywalizacji w zespole. I wiadomo, że kiedy brakuje dwóch, trzech zawodników, no to ta rywalizacja na niektórych pozycjach spada. No ale musimy sobie z tym radzić. Mam nadzieję, że cała trójka jak najszybciej dołączy do zespołu, do regularnych treningów. Tak więc życzę powodzenia w rozgrywkach ligowych, no i oczywiście utrzymania, bo potrzebujemy polskich zespołów na Dziękuję bardzo. Ze mną był trener Wojciech Lasota, szkoleniowiec Polonii Głubczyce. Dziękuję.